Witam Was, witam. Tutaj Wędrowicz i Polska Granie. Dzisiejszego dnia, czyli 26 sierpnia, jest godzina, chwileczkę, już Wam mówię, 11:45. Otrzymałem prześliczną wiadomość na YouTube, że od dziś mogę robić filmiki dłuższe niż 15 minut. Dziękuję Wam za to bardzo. Jesteście już z nami, oj, chyba z 2 miesiące. Dlatego... Cóż, nagrałem już odcinek Kampania Wyborcza, dokładnie mówiąc 21, ale miał on 3 części, dlatego postanowiłem, że go usunę. Zrobię na nowo w jednej, długiej części, 20-kilkuminutowej. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za to, że jesteście z nami już przez ten kawałek czasu. No i od dzisiejszego dnia możecie się spodziewać dłuższych odcinków. Zapraszam. That guy sickens me. He controls half of the brothels in the city. Doesn't pay us a dime. And then has the nerve to say he's ending crime in the city. Of course, I wouldn't give a damn about what he says. But him and his whores are trying to expand even into our territory. I have a feeling it's time to finish his political career. With the election such a long way off, we'll have to remove him physically. I don't know, boss. Haven't we seen enough violence for a while? I just have a strange feeling about this. Tommy, we're on the verge of running this town. He's the only thing that's standing in our way. You want him knocked off in public like Morello? In public, yeah. But not like Morello. Remember that knocking off a politician is messier than offing a gangster. We don't want anyone to implicate us. The speculation and fear will be enough for our purposes. So, how are we gonna do it? Mr. Seward has a rally today in a park on a little isle off Central Island. There's only one escape route over a small bridge, and normally it would be a problem, but Vincenzo has an idea. He took a regular army rifle and put a telescopic sight on it, so you should be able to hit him from a much greater distance. You won't even have to be on the island. Where then? You can get a beautiful view of him from Central Island, from the tower of the old abandoned prison on the north tip of the island. You'll have the whole park right in front of you. And with that rifle, it won't be difficult to take out your target without attracting too much attention. Well, that doesn't sound like a bad plan. Good. Talk to Vincenzo and get the rifle. Okay, boss. And remember, Tommy, you have to do it from a distance, and nobody must see you. You'll probably only get one shot at this. If you don't hit him immediately, they'll cover him and the job will be ruined. I got it, boss. I tak więc zakończyła się odprawa do naszej misji. Mam nadzieję, że podczas filmiku wam nie przeszkadzało, że popijałem sobie kawę. Uwielbiam kawę. Najlepszy napój na świecie. Tak, bierzemy samochodzik od Ralfa. Bardzo ładny samochodzik. Podoba mi się, śliczny jest. Przestań kręcić. Dawaj samochód. Dobra, ty se mów. Idziemy do Vincenzo. Dajesz. Bronię. Gruba się. You got some heavy duty gear for me, Vincenzo? You need to pick this guy off at a distance, right? So I dug out the best weapon for you. The military trains by mounting a sight on this standard rifle, similar to a hunting rifle. I got hold of a Mosin Nagant rifle. It's produced here, but the Russians upgraded it to a marksman's rifle. It's a good, precise weapon. It looks interesting. Well, I hope it works. Well, Tom, take a decent handgun, too. You never know who you might bump into. Ain't that the truth? Thanks. Świetny cytat. Cytat dnia. Nigdy nie wiadomo, kogo trzeba będzie zastrzelić. Bierzemy dwie świetne bronie, czyli Colta 1911 i Mosin Nagant. Czy jakoś tam nazywa? Mosin Nagant wygląda jak moja wiatrówka. Dobra, dobra. Trzeba będzie poczyścić garaż, bo już mam dużo samochodów. Ten mi się podoba, ten mi się podoba. Taki już mam. What did they need? Tak, Lassister zostaje, Crusader, Guardian, Bruno, Lassister, żółty, Guardian, Terraplane, Fordor, czarny, jeden leci.
Bolt V8, Ulver Airstream, Schubert Extra 6, a Tora mi zostaw. Tak mi się podoba. To mi zawsze świetnie wyglądał. Podobają mi się jego płaszcze. Uwielbiam płaszcze. A więc teraz jesteśmy w drodze na Central Island. W ostatnim odcinku powiedziałem wam co nieco o filmach, że lubię więźnie nienawiści i tym podobne sprawy. No, w filmach może jeszcze kiedyś się odezwę. Dzisiaj po drodze, jako że droga jest dosyć wyjątkowo, dosyć krótka bardzo, to może odezwę się co nieco o muzyce. Lubię wszystkie rodzaje rocka, poza Christian rockiem, rockiem chrześcijańskim. Ja was przepraszam, ale po prostu no, nie znoszę religijnych rzeczy, jestem ateistą, ale szanuję wszystkich, którzy wierzą, także spokojnie itp. itd. Whatever, już zaczynam kręcić. Uwielbiam rocka, uwielbiam metal, uwielbiam thrash. Ale żeby nie było, że jestem typowym metalem, nie? Nie dyskryminuję także muzyki poważnej. Co tam jeszcze lubię? Rapu nie dyskryminuję, czemu nie? Jeśli ktoś słucha rapu, wielki szacun dla niego, pozdrawiam. Tylko, że wiadomo, ja ogólnie tam rapu nie specjalnie. Jest tylko jedna muzyka, której nie mogę ścierpieć. Możecie nazwać mnie hipsterem, kimkolwiek. Nienawidzę popu, jak słyszę Lady Gagę albo ludzi tego pokroju. Nie, dziękuję. To nie jest tak, że ja ich nie lubię, bo oni są sławni. Ja ich nie lubię, po prostu to jest obrzydliwe. Tego się nie powinno nazywać muzyką. To samo tyczy się techno. Ja, dobra, rozumiem, że są ludzie, którzy lubią tego swojego dubstepa i tym podobne sprawy, ale techno, bum, 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 to ja nie znoszę. Jak ktoś chce sobie posłuchać bębniących rzeczy, to niech pojedzie na złomowisko. No i tak trochę pohejtowałem. Dojeżdżamy już do więzienia na Central Island. W komentarzach proszę wypowiedzcie się, czego wy słuchacie. To nie jest tak, że wy macie słuchać mnie, ja nie posłucham was. Bardzo chętnie dowiem się, czego słuchacie. A tak a propos muzyki klasycznej, po części metalu, ostatnio znalazłem taki, znaczy znalazłem, to jest dosyć... Inaczej, powiedzmy, że nie znalazłem, po prostu spodobał mi się zespół Apocalyptica. Zespół na dziś Apocalyptica. Tak dla pewności, że nie żyje, nawet sobie go wyrzucę tutaj. Dlaczego go zabiliśmy, to okaże się później. Biedny robotnik. Doktor Robotnik. Oj, kawa mi się skończyła. Co ja będę robił? Będę nagrywał. Dobra. Chop, chop, lecimy do góry. Kiedyś już wam, ojojoj, troszkę mam klatki. Kiedyś już wam zapowiadałem taki fajny, ciekawy triczek, miczek. O, sekunda, powyłączam wszystko w tle. No, już jestem jak zawsze, od zawsze i w ogóle forever, wiadomo. Fraps robi z dysku mielonkę, także troszkę FPS-y mi będą skakać. Jezu, jak to jest gorąco. U was też jest tak strasznie ciepło. Nienawidzę upałów. Tym się mnie ludzie głupio pytają, dlaczego moją ulubioną porą roku jest jesień. Bo jest zimno, pada, jest ciemno. Tak, lubię zimno, lubię jak pada, lubię jak jest ciemno. Lubię także zimę, ale wolę jesień. Wiosna uchodzi, bo jest średnio ciepło. Tracę przez ciebie naboja bez jajca. Ktoś tu miał magnum? Ten miał magnum. Gdzieś tu był. Co to było? My gosh. Kiedyś to nawet taka mafia potrafiła przestraszyć. No i tak właśnie wparowaliśmy do więzienia. Zabiliśmy kilku koczujących bezdomnych. Ja z nas faję. Jak można zabijać biednych bezdomnych. O, tu przed chwilą byłem. Jakbym tu spadł, zabrałbym im połowę życia. Nieskalibrowana jest ta fizyka w mafii.
Watch it. He's coming for us. I'm coming? Yeah, fucker, I'm coming home! That's right, bitch. No chodźcie tu, chodźcie. Ja do was tam nie... pójdę. Jak możesz mi tyle życia zabierać? Ja tu nagrywam, pacanie! Jezu... O, fajnie. Jest dźwięk chodzenia po wozie. Widziałem. Cold Detective Special. O mój Boże. No chodź tu, pacanie! Widzicie, dlatego nie lubię classic FPS-ów. Nigdy nie wiadomo, gdzie ten pacan na ciebie wyskoczy. Mafia dwójka. O właśnie, może kiedyś nagram Mafię dwójkę. W Mafii dwójce jest fajnie zrobiony... Jak to się nazywa? Nie wiem, jak to się nazywa. Fajnie jest zrobiony w Mafii dwójce system strzelania. Można się chować za rzeczami. A szczerze mówiąc, jak się nie będziesz chował, to szybko padniesz. No a tu co? Najpierw trzeba załatwić tego poprańca ze strzelbą. Jezu, ja przez was lamię! Jak wy tak mi możecie to robić, wy? Wy podli, wy, niedobrzy! Ostatnio jak nagrywałem, to już raz padłem, potem przeszedłem całą misję z 100 HP. A teraz jak padnę, będzie... No, dajcie spokój. Tu jest ładnie apteczka, będę musiał użyć teraz. Tak mi nie da 100 HP. O, dała, fajnie. Ładnowe to więzienie. Kolta sobie zostawię. Na razie Detective Special trzeba zużyć. To jest jedyna misja, w której naprawdę trzeba oszczędzać amunicję, bo te żule nigdy nic nie mają. What the fuck? On mnie trafił, ja jego nie. No, pięknie. Dobra. Tu już nie mamy, no to co, lecimy Magnum. Leżysz. Gotcha, you little rat. Kiedyś wam prawdopodobnie zapowiadałem taką ciekawą niespodziankę. Otóż zapowiadałem wam gameplay z gry, od której jestem uzależniony. Jeśli nie wiecie, bądź nie mówiłem, co to za gra, to wam nie powiem. Ale za niedługo ukaże się gameplay, który prawdopodobnie będzie trwał więcej niż pół godziny. Możecie się już domyślać, co to jest za gra. Powiem wam, że to jest gra MMO. No zobaczymy, zobaczymy. Powinien się ukazać. Być może nawet w moim odcinku pokaże się mój przyjaciel, którego już pozdrawiałem, i Kowis. Pozdrawiam jeszcze raz zresztą. Nice. Headshot! Buja! Gdzie jest moja strzelba? Chodź tu. Będziesz mi pomagać. You will kill me! Lubię strzelbę, gdyby nie to, że w tej grze ona ma okropny rozrzut. Wręcz obrzydliwy. Spadł. Wow! Jezu, jak teraz padnę, to będzie lama. Na szczęście jest już czysto. Tak właśnie dostaliśmy zapisaną grę i pokazuje się najtrudniejszy moment tej misji. Cholera, zaraz wracam. Okej, już jestem. Nie miałem ustawionego trybu snajperskiego na klawisz. Czemu nie mu się tak ręka telepie, no?
Leżysz! Tak jest, buja. Ładny jest ten karabinek. Wolę Springfielda zwykłego, który nie ma tej lunetki. No ale cóż, ten też jest fajny. To zasadniczo to samo, tylko że ma lunetkę. No niestety w więzieniu nie znajdziemy już raczej żadnej apteczki. Trochę kiczowato, że tak to imę. Szkoda, bardzo szkoda. Jak mi szkoda te psy zabijać, ale one mnie zagryzą. Te cholery zabierają strasznie dużo HP. Aż mi się przypomina Vito Scaletta z Mafii dwójki. Też miał Garanda bodajże. Znaczy M14, chyba M14. W pierwszej misji. Nagram kiedyś, przynajmniej gameplaya z Mafii dwójki. Co wy na to? Teraz popatrzcie, co robię. I strzelba. Trzeba wyrzucić wszystkie bronie, co do jednej. A zaraz pokażę się czemu. O, proszę bardzo. Tutaj panowie przyszli. Ten koleś też ma ładny płaszcz, dwurzędowy. O, proszę bardzo. Gdybyśmy mieli broń, nagle zacząłby do nas strzelać, wsiedlibyśmy do samochodu, zacząłby nas gonić. Gdybyśmy nie zabili kolesia, ten powiedziałby, tak to ten wszedł do więzienia, przy czym od razu by nas przyskrzynili. Tak się właśnie kończy, dzień dziecka. My wsiadamy do samochodu. Usiądź za kierownicą. A co tam? Skoro nie mamy już limitu czasowego, czas YouTube'owy nas nie goni, dzisiaj zabiorę was także do Lucasa Bertone. A co? Zabiorę was do Lucasa. Jeszcze chyba nie poznaliście Lucasa. Chociaż nie, poznaliście, jak robiłem czystą grę. Lucas, fajny ziomuś, zawsze podrzuci jakiś ładny samochodzik. Ciekawe, co za misję będzie chciał, żebyśmy wykonali dzisiaj. Nie jestem pewien, czy będzie chciał jakąś misję. Ale wydawało mi się, że właśnie w tej grze, znaczy w tej misji, jest misja Lucasa Bertone, bo jest misja, że jest misja, bo jest misja w misji. Zaiste. That's right. Idziemy po mieście. Lance. Super klakson. Nie mogę sobie puścić żadnej muzy na maksa, żeby ludzie słyszeli dookoła, to mogę sobie trąbić chociaż. Widzisz pan, będę wyrywał laski na swój klakson. Szybcy and wściekli The City of Lost Heaven. Drift. To był rzeczywiście drift. Fuksem miałem, że nie uderzyłem w żaden dom, ani nic tego typu. Już bym był martwy. Znowu strzeliłbym fejla. Użytkownik Lara.pl śmiałby się ze mnie, że fejle strzelam. Lara.pl też pozdrawiam, czytam twoje komentarze. Gotcha. Mam nadzieję, że masz dla mnie dzisiaj jakiś samochód, że nie sfejliłem. Ludzie się nie będą ze mnie śmiać, że przyjechałem na marne, bo chociaż mi kawki dasz, bo już swoją skończyłem. Hello there. How are you today? I just got out of jail. Yeah, real cute. Hey, but there ain't time for that now, Tommy. I need you to pick up a guy in the works quarter. But quick, hey, the cops are after him and he doesn't even know about it. No, prościzna. Well, you won't see anyone else walking around in a suit there, so you certainly won't miss him. But you gotta hurry before the cops get there or he's finished. Bring him here. Okay, I'm on my way. But I wasn't kidding about being in jail. Szybko zeżrę apteczkę. Zjemy sobie apteczeczkę, apteczunią, apteciuczkę. 72 życia, może być. Wsiadamy do naszego Wrighta Coupe. Koloru czerwonego. No i co innego możemy zrobić, jak jechać po kolesia, tak? Bez ograniczeń. Nie ma. O, taki samochodzik mam w garażu, ten biały tutaj. Fajny jest. Rzadko mi się przydają dwuosobowe samochody do misji, ponieważ zazwyczaj jedzie z nami jeszcze trzecia osoba. Kocham to.
Do bagażnika im wrzucić, zakneblować, związać. Skłamsić. Jesteśmy już w drodze, już mamy niedaleko, coraz bliżej do pana, kolesia. Nazwijmy go pan koleś. A te tekstury to się słabo wczytują. Głupio to wygląda, jedziesz sobie, jedziesz tu niebo, a tu nagle pokazuje się duży budynek. Ale cóż, taki silnik, takie tekstury, taka gra, co poradzić. Teraz już raczej panowie z 2K Games tego zmieniać nie będą. O Jezu, won mi z drogi, szmatławcy. A ten Wright coupé tutaj, o na prawo, taki co jedzie tutaj, ma ładny kolor. Bardzo ładny. Mój też jest fajny, tylko przydałby się ciemniejszy. Bardzo lubię kolor bordowy. Ciemne bordo. O, ty odgapiaczu, tylko ja mogę mieć taki samochód w mieście. Gin. Chinolu jeden. O, znowu jedzie taki ładny ride. Ride coupé. Coupé. Mój Boże, ten upał działa już mi na mózg. Nienawidzę, jak jest ciepło. Na ograniczniku jechałem. A i tak zdążę. Co, ja miałbym nie zdążyć? Wiesz co, ja nie dam rady? Masz, podtrzymaj mi piwo. Tak to się zaczyna. Cały czas w głowie siedzi mi jeden filmik z YouTube'a, którego nadal nie skończyłem, a oglądam. Epic Sex Guy, 10 godzin. To jest świetne. Znacie Epic Sex Guy'a? Mam nadzieję, że znacie. Jak można nie znać Epic Sex Guy'a? To jakby nie znać wędrowycza, ludzie. Można nie znać wędrowycza. Gdzieś mam twój mandat. Cholera, jak go teraz nie zgubię. Muszę go zgubić. Jezu, źle skręciłem. What the fuck? No masz szczęście, że cię nie potrąciłem ze srańcu. Jakby mnie teraz zaczęli gonić. Trzy razy już skręciłem w złe miejsce, jeszcze zdążyłem. Yep, Lucas musi dać mi samochód. Przepraszam bardzo. Dobra, tą drogę już przyspieszę. Do zobaczenia u Lukasa. Dobra, dojeżdżamy już na miejsce. Jak widzicie, dostałem drugi mandat.
Chyba będę JP. To dzisiaj taki czarny dowcip na dziś. I bynajmniej, mówiąc czarny, nie mam na myśli murzynów. Co to jest? Przed chwilą jeszcze miało rączki, nóżki, oczka. Mówiło, śpiewało, widziało, ale włożyłem to do blendera. Ktoś zgadnie? Nie, to nie. To oczywiście było bez sensu. Sucharem też trzeba sypnąć kiedyś. Ghost może spać sucharami, to ja mogę czasami suchara powiedzieć. Dobra, masz tu swojego fagasa, przydupasa, ziomala i kochanka. Czemu on ma taki sam garnitur jak ja? They figured out it was you. They know where you are, and I got wind that they'd be coming for you today. Thank God it worked out that way. I could be sitting on ice. No, no, thank Tom here. He stuck his neck out. Thanks, bud. I'll remember it. Glad to be of help. Okay, you sit down a while, huh? Me and Tom need to work. Who's the big boy? Okay. Ja jestem wielki. I have got something nice for you. 16 cylinder with custom bodywork. A collector's piece. And where will I find it? Some playboy in Oak Hill's having a party today. There'll be loads of guests, and one of them has got exactly the car you are looking for. You open it the same as a regular V16, but otherwise it's more a work of art than a car. You'll know the place, and there'll be a lot of pricey cars parked there. Great, thanks for the tip. O Jezu, Apollyon. Ja nie lubię Lassistiera 16 Apollyon. No ale cóż, dojadę z wami po tego Lassistiera. Pokażę wam, jak on wygląda. A tam też będzie ładna, ciekawa scenka. Bardzo ciekawa. Także do zobaczenia na miejscu. Zobaczycie tą jeszcze scenkę, potem sam sobie już dojadę do baru. Do zobaczenia. Jak jeździsz, pacanie? Naucz się jeździć. Gdzie kupiłeś prawo jazdy? Gdzie je w ogóle zrobiłeś? Na basenie? Jezu. Pacan. Dobra. Dojeżdżamy już do miejsca, także nie będę więcej przyspieszał. Za chwilę... Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale zwędzimy. Lassistier V16 Apollyon. Całkiem ciekawy samolot, ale mi się ogólnie nie podoba. No ale cóż, misja to misja. Nie musiałem jej robić, ale lepiej mieć wszystkie samochody i mieć tą satysfakcję. Ja mam ten samochód. Mimo, że go nie lubię, ale go mam. Nienawidzę tej drogi do Oak Hill. Dlatego pojechałem okrążną drogą, bo nie tędy miałem jechać. No trudno, już dojadę. No Jezu, jeszcze pod tą górkę to gówno nie chcę wyciągnąć, a za słaby silnik. Dajcie mi, nie wiem, Hammera albo polskiego Tura w Mielcu bodajże robiony. No i proszę bardzo, tak właśnie dojechaliśmy do Oak Hill. Przyparkujemy sobie przy tym Silver Fletcherze, nawet go stuknę. Ha! No tak, taki samochód mam, taki mam, taki mam. Takiego muszę ukraść. Dobra. No i co robimy, żeby go zwędzić? No, zagadaj z nimi.
quit staring at it, you'll scratch it. You heard what I said. Ain't nothing to look at here. Beat it. Weird, don't I? Eh, don't get excited. Can't we just look at it a while? I know how that works. First look, and then the car's gone, huh? Get lost. All right, already. Dobra. Coś powiedział? Von! Dziwkarz. Można powiedzieć, że mnie odbije. Samochód niby fajny, ale... O Jezu. A nie wiedziałem, że jak ich uderzę, to zaczną się do mnie strzelać się. Trudno, kradę samochód i jadę. Krowa! Nie lubię krów. Ten samochód jest byczy, gigantyczny, krówsko wielkie. Jak można czymś takim jeździć? No ale za to jest szybki. No cóż. No i tak zasadniczo zakończyłem kolejny już odcinek, 21 odcinek Mafii. Jeszcze raz bardzo dziękuję wam za to, że jesteście z nami. No nie ma nas za dużo, ale to dla nas żaden problem. Dziękuję wam w imieniu moim i Ghosta. Odcinki będą coraz dłuższe, ponieważ znieśli nam limit, z czego się bardzo cieszymy, to powtórzyłem jeszcze raz. Do baru dojadę już sam. Dziękuję wam za oglądanie. Jeszcze raz pozdrawiam Ikowisa i Lara.pl, użytkownika, który komentuje moje filmiki. Przepraszam bardzo. Wszystko mi się mieli. W najbliższym czasie możecie oczekiwać odcinka niespodzianki, w którym prawdopodobnie wystąpi ze mną Ikowis. Cóż, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam też na inne odcinki. Do usłyszenia.